Najczęstsze błędy, jakie dzieją się na stronach internetowych, to przede wszystkim niedopasowanie się do regulacji urzędów. Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No nie brak też takich nadal niestety, chociaż tego pilnuję, naruszeń prawa autorskiego i okolic. Także najczęściej podebranie czegoś w tym regulaminie, w tym czyjegoś dokumentu typu polityka prywatności. Oczywiście co do tematu prawa autorskie i sztuczna inteligencja, to ile prawników, tyle opinii, ale postaram się to streścić. W dużej mierze zależy to, na ile to jest indywidualnie i autorsko stworzone. Indywidualny i twórczy wkład autora może spowodować, że to należy do niego. Natomiast z reguły takie prostsze konstrukcje na zasadzie prompt typu cytryna na stole pewnie nie będą miały w ogóle tych praw. 25 czerwca przyszłego roku wchodzi regulacja, która zmusi twórców stron internetowych do tego, żeby dopasowali je do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na przykład słabiej widzących, na przykład nie mogących się posługiwać myszką i tak dalej. No i nie tylko urzędy, tak jak jest dotąd, ale wszystkich, co powoduje, że no, trzeba będzie dopasować swoje strony, bo po prostu będzie już regulacja i ewentualna kara, jeśli się o to nie zadba.